Cześć, to Patryk z Dobrych Sklepów Motocyklowych. Dzisiaj ze mną Daniel i porozmawiamy o ochronie w offroadzie. Czyli o rzeczy najważniejszej, bo to nie tak, że kupujesz motocykl i idziesz jeździć, bo zawsze możesz jednak wywrócić. Mamy cały stół ochraniaczy, naprawdę od wyboru do koloru. Nawet kolory się pojawiają de facto. Od czego zaczynamy? Co jest jakby rzeczą podstawową, którą po prostu musimy mieć i koniec? Tu mamy podstawowy model ochraniacza kolan. Protektor z przodu, wyściółka wewnątrz okalająca kolano, dwa paski zapinające. I rozumiem, że to jest taki najprostszy ochraniacz, który w razie gleby frontalnej, typowo na kolano czy na piszczel, to nas osłoni. Dokładnie tak. Tu bardziej zaawansowany model. Zwróć uwagę, że jest dłuższy i przede wszystkim ma zawias. Dzięki czemu siadając, stając na motocyklu, ochraniacz cały czas dobrze dolega i pracuje. Okay, czyli mamy więcej tej ochrony, on też na boki bardziej dokładnie chodzi tutaj. Bardziej okala kolano oraz nogę i przede wszystkim ma trzy zapięcia, czyli znowu lepiej przylega. Dobra, i widzę, że mamy jeszcze trzecią wersję. Dokładnie, i tu już jest najbardziej zaawansowany produkt, jeżeli to chodzi... wygląda, jakbyśmy już mieli zepsutą nogę. Nie, dlaczego tak czyli uważasz? To chroni nas przed zepsuciem nogi. Dokładnie, to jest najbardziej zaawansowany produkt, czyli orteza kolanowa. Karbonowa. Zwróć uwagę, proszę, jak ona okala kolano. Cztery zapięcia i ona w ogóle już całkiem tutaj chroni. Te ochraniacze chronią przed typowo frontalnym uderzeniem. Ten delikatnie jeszcze gdzieś tam boczny mamy zawias. Natomiast ten z racji tego, że jest dużo droższy, dużo bardziej zaawansowany, już wygląda jakbyśmy mieli sztuczną nogę. Rozumiem, że chroni nie tylko przed uderzeniem frontalnym, tutaj też uderzeniem bocznym, ale co on jeszcze robi? Bo na pewno robi. Oczywiście. Doskonale okala kolano i przede wszystkim chroni przed zerwaniem więzadeł. Czyli nie pozwoli, żeby nam nogę skręciło. Dokładnie. W porównaniu do jazdy na motocyklu szosowym, w offroadzie kolana są narażone zdecydowanie bardziej na kontuzję. I niezależnie jakiego wyboru dokonacie, pamiętajcie, żeby jeździć w ochraniaczach kolan. Dobra, to teraz wiemy już wszystko o ochraniaczach kolan, wiemy, że to jest bardzo ważna rzecz. Co dalej? Co jeszcze musimy mieć ze sobą? Kolejnym wyborem jest ochraniacz pleców oraz klatki piersiowej. Czyli to jest buzer, najpopularniejsze, zresztą mega znane słowo. I to jest taka zbroja, która będzie ochraniała nas cała. To jest dokładnie model, w którym ja jeździłem. Dokładnie tak. Jakie były Twoje odczucia i wrażenie? Wiesz co, jak ubrałem to, no to wiedziałem, że będę się czuł trochę jak Robocop. To jest fajne jest to, że okala nas całego, mamy tych ochraniaczy naprawdę dużo. Natomiast nie krępuje jakoś mocno naszych ruchów, jest to na takiej siatce, więc zarzucasz na to koszulkę i po prostu jedziesz. Dokładnie tak. Kupując koszulkę z ochraniaczami, w jednym produkcie mamy pełną protekcję. Dlatego jest to doskonały wybór dla osób początkujących, gdyż przy jednym zakupie czują się bezpiecznie i komfortowo. Czyli tak, zbroja to jest jeden element, ale widzę, że tu masz jeszcze dwa kolejne i one poza tą zbroją są jakby mniejsze, mają tych ochraniaczy mniej. O co chodzi? Dokładnie tak. W zbroi mamy kompleks ochraniaczy. Tu mamy wózę Race Frame, który chroni kratkę piersiową i plecy. I w tym przypadku, jeżeli czujemy potrzebę, możemy uzupełnić tą ochronę ochraniaczami łokci. Oraz bardziej zaawansowany buzzer Raptor, który prócz ochrony klatki piersiowej pleców ma rozbudowaną ochronę żeber, barków oraz ramion. Mamy trzy różne modele ochrony klatki piersiowej i teraz co jest do czego? Czy może są jakieś preferencje, kto co woli jeździć? Bo na przykład ja właśnie zaczynałem jako totalna osoba początkująca, totalnie zielona w takiej zbroi i generalnie dla mnie było ok, bo jakby w pełni byłem chroniony. Ale rozumiem, że te już są do innego przeznaczenia. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o osobę początkującą, zdecydowanie większość osób kupuje koszulkę z ochraniaczami. Od razu czuje się bezpiecznie, komfortowo, pełni chroniona. Jeżeli zaczynasz jeździć, twoja świadomość wzrasta, potrzebujesz więcej komfortu, więcej wentylacji, nieograniczenia, decydujesz się na buzer. Zwróć uwagę, że ten bądź ten zdecydowanie jest mniejszy i dużo mniej ogranicza twoje ruchy. Czyli tam, gdzie jest potrzebny balans, jakaś szybka reakcja, przemieszczanie się na tym motocyklu, to takie elementy będą lżejsze i mniej nas ograniczały. Dokładnie tak. Akurat buzer Race Frame rzesza motocrossowców wybiera najczęściej. Pokazaliśmy wiele rzeczy i teraz ty jako osoba, która jeździ na crossie typowo, czym ty jeździsz na przykład? Moim wyborem są ortezy K8 karbonowe oraz ja postawiłem na buzer Race Frame z uwagi na wentylację i komfort. Czyli lekka, ale mocna ochrona. Dokładnie tak. Teraz pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. One nie są przeznaczone do jazdy szosowej, ponieważ nie są dostosowane do tarcia po asfalcie, zwyczajnie. Natomiast w offroadzie z pewnością ochroni wasze kolana, klatkę piersiową, łokcie oraz plecy. I z pewnością nie nabijecie się na kierownicę. A nawet jak się nabijecie, to się nic nie stanie. Dokładnie tak. Kończymy. A nie, teraz mów, subskrybuj i tak dalej, to ty się bawisz. Nie, Martyna, weź, ty robisz najlepiej.
I pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, dać nam lajki i czekać na kolejne materiały, bo mamy ich dla Was sporo na kanale Motobandy, na kanale Enduro Krzeszowice. Znajdziecie pełno fajnych informacji o offroadzie. Tymczasem ja w końcu pozwolę się Danielowi ubrać, proszę, czapeczka. Wreszcie. Bo nam biedactwo marznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.